Szanowni Państwo, zajmiemy się teraz dowodem twierdzenia kosinusów. Tak jak powiedziałem, kiedy formułowałem to twierdzenie, udowodnimy tylko jedną z tych trzech równości i podobnie jak to czyniliśmy w przypadku twierdzenia sinusów, będziemy dowodzić tę równość w trzech przypadkach. Najpierw zaczniemy od przypadku najprostszego, kiedy kąt gamma jest kątem prostym. Następnie przejdziemy do przypadku troszkę bardziej złożonego, kiedy jest ostry, a wreszcie udowodnimy twierdzenie kosinusów dla kąta rozwartego. Ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie rozpatrujemy przypadek, kiedy trójkąt, który badamy, jest trójkątem prostokątnym. Proszę Państwa, okazuje się, że twierdzenie kosinusów jest wtedy banalne. Nie zawaham się użyć tego słowa. Banalne. Dlaczego? A to dlatego, proszę Państwa, że kosinus kąta prostego jest równy 0. Zatem możemy napisać coś takiego. C kwadrat równa się A kwadrat dodać B kwadrat. To jest znane nam wszystkim twierdzenie Pitagorasa. Wiemy, że to jest prawda. Jeżeli do jednej ze stron równości dodam 0, to nic się nie zmieni. Jak odejmę 0, to samo. No to odejmę 0. Podjąć 2 AB kosinus gamma. Ponieważ kosinus gamma jest to kosinus kąta prostego, czyli 0, to niczego nie zmienia. Koniec dowodu, proszę Państwa. Okazuje się, że twierdzenie kosinusów dla kąta prostego sprowadza się po prostu do twierdzenia Pitagorasa. Możemy na to samo spojrzeć z drugiej strony. Możemy patrzeć tak, twierdzenie kosinusów to jest taki wariant twierdzenia Pitagorasa, który działa nie tylko dla trójkątów prostokątnych, ale dla każdego trójkąta. To jest bardzo wygodne, że mamy takie twierdzenie, ale nie jest ono potrzebne formalnie dla trójkątów prostokątnych. Dla trójkątów prostokątnych wystarczy nam zwykłe twierdzenie Pitagorasa, które jest w takim przypadku tożsame z wzorem kosinusów. Dziękuję, na razie to wszystko.